Cześć, Czubek leci, ekipa WK z tej strony. Jest problem, jest dużo paczek, kurierzy mają problem. Także postanowiliśmy im pomóc i będziemy zaraz rozwozić prezenty. Mamy 4 zamówienia. Skromnie, ale jest już godzina 22, także w ogóle nie wiemy, czy ktoś od nas odbierze. W ogóle nie wiemy, czy dostarczymy jakąś paczkę, bo jest prawie 22, ale owca powiedział, że jest prawie 22. Zróbmy tak, że żeby mieli ludzie motywację też do odebrania, zachęcimy ich tym, że mamy jeszcze dodatkowe prezenty do paki. Leczka tam, gdzie leczka. Jest klasyk rozpinany. 4 paczuszki. A, to jeszcze jeden prezent trzeba. Tu jeszcze potrzeba też. Też jest bomba. To limit lesik. To limit lesik. To co, każdy po jednej? Uważaj, ze mną i z owcą się zabijasz, okej? Okay? Saker z roburem z prezentami pojadą. Paku święty Mikołaju. Co to masz za rzeczy tutaj? Gdzie samochody? Robimy tak, że owca prowadzi, to wyznacza trasę. A robór z sakerem jadą za nami, bo w piątkę nie zmieścimy się do samochodowcy. A ja potem SMS-a napiszę do Kamila, wiesz, jak pierwszy kurs będziemy dobra. Mieli. Dobra, próbujemy dalej, nic z tego. Lecimy dalej. Katarzyna, pani Katarzyna. Prośba. Kto teraz, pani Katarzyna? Halo. Dzień dobry pani Katarzyno, kurier z tej strony. Ja bardzo przepraszam, że o tej godzinie dzwonię. Mam pytanie, czy w przeciągu 20 minut, jakbyśmy dowieźli paczkę z WK Sklep.pl, to czy to by było w porządku? Tak, tak, tylko na ten adres do hotelu Radisson Collection. W takim razie będzie w przeciągu 20 minut paczuszka. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Chcesz Radisson sobie Hotel. Ustawić? Nie, ty nawiguj może. Prosto. Na Aleje Jerozolimskie, wiesz jak wyjechać. Dobra. Aj, Elka, a my trochę czasu nie mamy. Tylko przepisowo. Dostałem odpowiedź od jednej osoby, która nie odebrała, że możemy dostarczyć. Czyli 2 paki mamy gwarantowane dzisiaj. Kontrola robura trzyma się za nami, jest. Są. Robór check. Tak, halo, potrzebujemy 20 minut, żeby doręczyć paczkę. Dobrze, właśnie, bo ja napisałam tak, ale nie byłam pewna, czy... Tak, będziemy za 20 minut. Przepraszamy za opóźnienie, ale jest świąteczny okres i tutaj robimy co możemy. Aha, wie pan co, zamówiłam tą paczkę 3 godziny temu, więc i tak jestem w szoku po prostu, więc... No, tutaj starają się jak mogą w tym sklepie. No właśnie jestem w szoku, tak czy inaczej, także no, dla mnie nie jest opóźnienia. Czekam, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 3 godziny temu zamówiłam paczkę. Ale idealnie. A ty przepraszasz za opóźnienie. Przepraszasz. Jaka zabawa. Pani, nie? Ale super. No, ale super spontan. Ja myślę, że nawet jak to była na przykład jego mama, a on śpi, to najwyżej go obudzi. Albo ty go obudzisz, ty. A to ja. Maciek, słuchaj, paczka do ciebie. Jebać tych, co nie wierzyli. Wstawaj, paczka. Paczka z WK Sklep, skurwysynu, nie, tak nad nim, robór nad nim. Robór powinien, ty, no. Paczka z WK Sklep, skurwysynu, a on, wiesz, przeciera oczy. Ty, ale... Nie uwierzyłbym. Ale czujesz, jakie wspomnienie zajebiste bym miał? Spróbujmy to zrobić. Ciekawe, czy... Najwyżej za rok, co roku będziemy. Ale ja myślę, że to by mogło zrujnować psychikę, bo to jest tak abstrakcyjne, że serio by nie wiedział, czy to jest sen, czy jawa, ale to byłoby tak realne, no bo by było realne. No. Szukamy miejsca parkingowego, nie jest łatwo, bo trafiliśmy pod hotel. No, może być ciężko tutaj, o tej godzinie i o tej, w tym miesiącu. Wysiadałem z samochodu od owcy i wszedłem w ludzką kupę. Na bank nie była zwierzęca, była na pewno ludzka. Pamiętasz, jak pierdnąłeś na parkingu McDonalda? Tak. Ktoś mógł się tak zesrać z samochodu. Że tylko dupę, na parkingu. Tylko dupę wyjął i siedział ciągle w środku, nie? No. Tylko dupę na zewnątrz. Za okno i tyle. Musimy chyba troszkę podbiec, ponieważ 400 metrów do celu jednak jest. Nie. No a się spieszymy, bo obiecaliśmy, że za 20 minut będziemy u kolejnej osoby, więc... A my jeszcze przebieżka, nie? To tam, po drugiej Zobacz. Stronie. Trójbój. Ale lekko mi się biega, dawno nie biegałem. Nie pamiętam, kiedy taki lekki. Byłem na nogach. Chyba zaczynam biegać z roburem, ty. Ja pierdolę. Wolniej. Ty, a ja nie wziąłem kurtki, no bo przecież będziemy w samochodzie ciągle, no nie? Not the case. Tutaj gdzieś musi być wejście. A jest. A jest. A pospinany jestem. Jak powiedzieć wam sekret sprinterów? Klucz polega na tym, żeby jak najkrócej mieć styk z podłożem i jak najbardziej się odbić do góry. Wtedy można bardzo szybko biec.
nie, nie zdradzaj tych sekretów, bo kurwa pobijają rekordy świata. I prawie saker na sub bieg, by była miniatura. Dzień dobry, jestem tutaj przy recepcji. Tak, tak. I... Proszę najlepiej zanieść tą paczkę na bar. Na bar? Dlatego, że ja jestem pracownikiem baru. W tym momencie nie mam jej w pracy, ale już przekazałam kolegom. Okej, okay, okay. W ten sposób. Dobra, dobrze. Okej. Okay. Na barze nie bardzo, ale ogarnięta sprawa i przebieżka z powrotem. Bo kolega mi przekazał informację, że państwo mają dla Kasi przesyłkę. Tak, tak, tak. To wcale. Ja wiem wszystko, to ja bym przywziął. Tutaj pan ma. Mamy to potwierdzone, że tutaj pracuje pani. To nam wystarczy. Czyli nie trzeba żadnych... Tak, tylko proszę pozdrowić tam od ekipy WK i tam prezencik jest też na święta. Dobra, dobra. Dodatkowo, żeby się nie martwiła, jest więcej. Super. Dziękuję bardzo. A tak na poważnie, zrobiliśmy tak, że przekazaliśmy panu, który tą paczkę jutro ma przekazać i lecimy dalej, mamy 10 minut. No. Jedna klepka mi mówi, kurde, szkoda, że w taki sposób, ale z drugiej strony takie jest życie i nie możemy, o idealnie czerwony dywan, paczka, fanfary, że przyjeżdżamy, wszyscy się cieszą, no tak nie wygląda życie, więc no, oglądamy prawdziwe życie teraz. Kuriera. Ale jest fajna niespodzianka przygotowana, bo do paczki dorzuciliśmy drugą bluzę. Myślę, że się osoba, która będzie obdarowana, bardzo cieszyła. Tak, i w sztucznym świecie, wiesz, typ w krawacie, w garniturze, nie. A w prawdziwym życiu... Ekipa WK! Zapraszam! A w prawdziwym życiu przychodzi do ciebie zielone mamy. Człowieka na bucie. Ej, mamy zielone! Paczkę na barkę. Czy Saker powie, że tak, że wyobrażenia są takie, że czerwony dywan... O, ekipa WK, zapraszamy! Czekaliśmy o 2 godziny. A w prawdziwym życiu nie ma osoby... która zamawiała, a kurier przychodzi z ludzkim gównem na podeszwie. 14 minut, będziemy musieli przeprosić za spóźnienie 5-minutowe, bo nie sądziliśmy, że będziemy przebieżkę 400 metrów robić, ale jest stabilnie, myślę, że pani nie mówiła nic o czasie, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Owca prowadzi teraz. Zamieniliśmy się, żeby było ciekawiej, a tak naprawdę byliśmy z Błażejem obsrani, jak on jeździ. Nie, to chyba było okej, co? W dwóch miejscach, nie? Nie, no owca spokojnie, mówi, że spokojnie jeździ, ale nikt nie chciał wsiąść. Właśnie ktoś mi odpisał, czwarta osoba na naszej liście. Napisałem tak, dobry wieczór, kurier, czy mogą w przeciągu 20 minut dostarczyć paczkę z wksklep.pl? Brzmi okej? Okay? Panowie? No. Ktoś odpisał, tak oczywiście, zajebiście mamy to, będziemy mieli 3 dostarczenia. Myślę, że to zajebisty wynik, 3-4. Zobaczymy, i tutaj jest Krzysztof, czyli bardzo duże prawdopodobieństwo, że może być naszym widzem. Chodź tu, mów, że jesteś kurier. Wybrać numer bloku plus numer mieszkania, okej. Okay. Takie mądre. Numer, poczekaj, daj numer mi, bloku daj, plus. Mi, daj mi. Uważajcie, bo kamera jest. No. Muszę blisko stanąć. Jesteśmy w zastępstwie za kuriera dzisiaj. Do kogo idziecie? Tutaj do pani spod 100... 34. 47 na 34. No to jest do lokatora tego mieszkania, o co chodzi? A, okay. Dobrze, mamy paczkę dla państwa w zastępstwie za kuriera dziś jesteśmy. I do ciebie ta paczka. No, weźmiesz to? Dobra. Możemy oddać, proszę. Dobra. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A może mieć tylko pytanie, czy to jest być może dla syna paczka, czy dla państwa? Tak. Dla syna. To proszę pozdrowić syna. Żeby właśnie pan od ekipy WK przekazał tam... pozdrowienia. Dobrze, i prezencik jeszcze w parce dodatkowo jest. Dobra, dziękujemy fajnie. Proszę. Dziękujemy. Właściciele zamiast kuriera przyjechali, taką akcję robiły. Dziękujemy. Proszę. Ty, ale naprawdę mógł się sprawdzić ten scenariusz, co Robur wchodzi do pokoju syna. Może już spał, głupio nam było tak, bo jest późno bardzo. Jest, no. Głupio nam było już... Już jest późno. ...proponować to. Ciekawe, czy syn jak zobaczy, to będzie zadowolony. Ale... że sobie pojechaliśmy, nie?
Nie wybaczy im. Wybacz nam, bo my za późno jesteśmy. To nie jest wina twoich rodziców, to jest nasza wina. Trening się przeciągnął, chcieliśmy być godzinkę wcześniej. Pewnie by się wtedy udało, no bo teraz już wszyscy śpią. Ale Limitlessik poszedł do paczki. Wszedł. Jako niespodzianka. Wszedł. Więc myślę, że jutro będzie fajny dzień dla tej osoby. Mamy bardzo ciekawą konwersację z tą osobą, bo siedzimy tutaj już tacy troszkę zdołowani, bo jest 23 prawie. I pisze, czy nadal mogę dostarczyć paczkę do trzeciej osoby. Że 23:15 dopiero będziemy i dostaję odpowiedź, to już będzie trochę za późno, może umówimy się na jutro. I tak kminimy tak, no żeby też materiał fajny był, bo mamy dwa trochę takie średnie odbiory, umówmy się. To ja napisałem, skręć w prawo. Błażej podpowiedział, czy nawet jak ekipa WK dostarczy, to za późno jest. I odpowiedź, to zmienia postać rzeczy. Więc zapierdalamy. Halo? To ja jeszcze raz was przesyłuję, chyba jest mi bardzo miło. Po pierwsze bardzo szybko, po drugie jeszcze kilka rzeczy w środku. Właśnie jem krówkę. O, także super. My też dziękujemy za zamówienie i rozumiemy, bo późna godzina jest. No, powinniśmy troszkę wcześniej przyjechać, ale fajnie, że się podoba wszystko. Bardzo ci podoba, tylko najgorzej, że o 11 zjadam krówki, no ale dobra, to może jakoś spalę. No, życzymy powodzenia od wszystkich. Bardzo dziękuję. A to synowi kupiłam na choinkę. To fajnie, to niech rośnie tam. To on ma już 2 metry, to już wystarczy. Aha, a to wszerz. Też mu niewiele nie brakuje. A no to super, to pewnie jakiś dzik już. Ej, jak miło. Mama oddzwoniła, no i podziękowała, że wszystko się podoba. Troszkę był stresik, że tak się wjebaliśmy trochę chamsko, 22:40. No i tak w sumie było, ale bardzo pozytywnie to odebrała mama. Mama syna, który dostanie od nas suple. Pod choinkę. Pod krówki dobre. A i no. O. Krówki, no. Ej, co to tam? To mi chodziło. To jest chyba ten budynek, a jest tam, nie? Czy to jest już nie ma tak tajemnicy, więc mówimy kury dwuka. Dziwnie się też wygląda. Cześć, kurier WK. Ty, klatka jak u owcy. Witamy. Po kocho. Koszka z prezentami. Siemanko. Zamówienie prezentu. Cześć, witam. No zaczynam właśnie, no dlatego też zestaw treningowy. Na początek. Jesteś pierwszą osobą, do której nam się udało osobiście z klientem porozmawiać, bo no dwa razy biegaliśmy, zresztą słychać mi, bez sukcesu. No. Także miło cię zobaczyć. Szukaliśmy właśnie, żeby przyjechać do widza, nie? A dwa razy mieliśmy tak, że zostawić jakąś paczkę, trzeba było, nie? Masz jeszcze prezent od nas, którego pewnie nie zamawiałeś. Co tam jest? Limitlessik. Przy obcerze. Dla ciebie to akurat świeżo po trójboju. Sportowa Polska. Rośnie nam sportowa Polska. Silny kraj, sprawny kraj. Nigdy nie wiadomo, co nam przyszłość przyniesie, także warto jest mieć sportowy nami. Ja bym nie męczył. A długo nas oglądasz jeszcze? Tylko takie z ciekawości bardzo pytam. Sporo. Czy właśnie? Dwa lata. Spokojnie. No, to już. Czyli no, znasz nas jak koledzy z osiedla jesteśmy. To sumie tyle co ja. Nie? Ja też 2 lata robiłem. No nie męczymy, bo jest 23. Przegięliśmy trochę z tymi godzinami, wiesz. No. Zapalenie płuc, więc też taki niewyjściowy trochę jestem. Ale co, fotę byśmy sobie tam może zrobili, nie? Ja bym zrobił, mam telefon. Masz, o, to twoim potem. Daj, ja zrobię. Się posrają. Będziemy na Insta, będziemy. Jest. Podsumowując, mamy godzinę 23:26. Więcej paczek już nam nie wypada.
doręczać, także no ja jestem zadowolony. Jesteście zadowoleni? No. No jest, tak, jeden złowiony jest, jest zobaczony, jest prawdziwy, reszta recepcji. Słyszeliście? Była reakcja, że znajomi mu nie uwierzą. I o to dzisiaj chodziło, żeby taka chociaż jedna reakcja była. Fajnie, że się udało nam zrobić komuś taką niespodziankę. Fajnie, że spróbowaliśmy, o. Że jest ten materiał. No i co, standardowo prosimy was o łapkę w górę, o subskrypcję, o komentarz, bo zależy nam na tym, żeby nasz naród był silny w przyszłości, żebyśmy byli ostoją Europy. I tak już zrobiliście mega robotę, trójbój drugi na czasie był. Wow. A? B. 3,5 godziny. Już gatunek, który umiera. A co było niżej? Niżej? Niżej. Był freeze. Freeze i rezi. I rezi był też niżej, jak jego pies reaguje na śnieg, był niżej od trójbój siłowy. Niżej było trójbój siłowy. To już jest zakończenie chyba na kolejne 10 filmów, nie? Będziemy to kartować. Będziemy to powtarzać. To co zrobiłeś tam. Na razie. Hello. Wszystkiego dobrego. Wszystko to mi, jebać tych cen. Ale zobaczcie, jakoś osiedle praktycznie jak nasze, nie? Tutaj.